W ósmej kolejce plus ligi z PGS Krabbełchatów pokonała łuczniczkę Bydgoszcz 3-0, wygrywając w setach do 22, 18 i 22. To kolejne zwycięstwo przed własną publicznością w tym sezonie plus ligi. Bełchatowianie gonią czołówkę. Nadal mają do rozegrania dwa zaległe spotkania. Obecnie z dorobkiem 12 punktów PGS Krabbełchatów jest na 9. miejscu w tabeli. Myślę, że podobnie, może to trwało godzinę, ale spora ilość naszych błędów. Ja osobiście mogę być zadowolony tylko z moich serii na zagrywce i chyba tylko tyle. I trzeba wyciągnąć pozytywy z tego spotkania oczywiście, natomiast trzeba też przeanalizować to i ja osobiście sam będę chciał troszeczkę pomyśleć nad tym, co robiłem źle i myślę, że tutaj troszeczkę dekoncentracji wdało się w nasz zespół poprzez to, że prowadziliśmy zbyt łatwo i czasami jest tak, że z takimi przeciwnikami gra się momentami ciężej niż z tymi topowymi i tutaj trzeba zachować koncentrację do końca, wiadomo, że jak w każdym meczu, ale tutaj ona czasem się traci i myślę, że dzisiaj były tego przykłady, bo to spotkanie powinno się kończyć tak jak w drugim secie. Rzeczywiście, czekaliśmy na to zwycięstwo, zainkasowaliśmy cenne 3 punkty. Gra u nas, na naszym terenie, przy naszych kibicach zawsze jest niesamowitą przyjemnością i dajemy z siebie bardzo dużo. I fajnie nam się dzisiaj grało, generalnie chcieliśmy to zakończyć właśnie w trzech punktach, to ujmę tak, nie w trzech setach. Na pewno dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwagę głównie na naszą grę, to co my prezentujemy i wynosimy z treningów i nie pozwolić po prostu gdzieś tam wyjść, nie pozwolić grać przeciwnikowi. Przed podopiecznymi Roberto Piazzy pracowity listopad. Już czwartek PGS Krabbełchatów zmierzy się u siebie z Oniko Warszawa. Początek spotkania o godzinie 18:00.